Bóg, bracia i siostry. Cieszę się, że mogę was widzieć. Tak się porozglądam jeszcze. Bo wadą bycia z przodu jest to, że właściwie widziałem tylko grupę. Także pozwólcie mi, że jeszcze przyglądnę się wam. Chciałem wam na początku powiedzieć, że bardzo was kocham. I dziękuję. I nie żartuję, nie przesadzam. Naprawdę bardzo was kocham. Nie wiem, czy mieliście kiedyś takie uczucie, że siedzieliście w jakimś gronie. I wiedzieliście, że zależy wam na ludziach, których widzicie. Tak jakoś trochę ponad, nie wiem, ponad przeciętność, tak? Że zależy wam na nich. I myślę, że to nie dotyczy tylko naszych rodzin, naszych takich całkiem bliskich, bo wiadomo jest, że jakby mogę powiedzieć, że nie wiem, moją mamę kocham bardziej niż kolegę z pracy, tak? Ale generalnie myślę, że Pan Bóg daje nam miłość nie tylko do naszych bliskich, daje nam miłość też do naszych braci i sióstr w kościele, ale daje nam też, myślę, miłość do ludzi, którzy są wokół nas, takich, z którymi niekoniecznie spotykamy się na nabożeństwach, czy może nawet w miłych okolicznościach, którzy może są dla nas też trudni w obyciu, tak można powiedzieć, tak? Dzisiejsze słowo, które się chciałem z wami dzielić, nie będzie wiele mówiło o miłości, choć też miłość przewija się w temacie, którym się chcę dzielić dzisiaj. Jest to trudny temat i powiem wam, że na pewno nie jest łatwo mi się nim dzielić, ale po jakimś czasie takich wewnętrznych dylematów jednak jestem przekonany, że powinienem się tym tematem podzielić. Jakby zaczął się on po przeczytaniu kilku fragmentów z przypowieści Salomona. I muszę się przyznać, że i przypowieści, i kaznodziei to są chyba takie księgi, do których najchętniej wracam. Może nie są one jakieś takie bardzo przyjemne w fabule i czasem bywają trudne w rozważaniu. Jeden z tych fragmentów, który zainspirował mnie do dzisiejszego słowa, którym się będę dzielił, też właśnie pochodzi z przypowieści Salomona. I jest on zapisany w 7 rozdziale. Chciałbym, żebyśmy go przeczytali na początek. To jest dosyć długi fragment, 7 rozdział od 1 do 27. I proszę was, nie wystraszcie się, że tak powiem tytułem wstępu. Kochany Ojcze, chcemy cię prosić o twoją mądrość, o to przede wszystkim, żeby twój Święty Duch mówił dzisiaj do nas, Panie, żeby to nie były słowa czy nasze myśli, ale żeby to przede wszystkim twój Duch Święty dzisiaj mówił do nas, żeby pokazywał nam rzeczy nowe, rzeczy, które ty chcesz w nas kształtować, Ojcze. Dziękuję ci za to, Ojcze, że ty jesteś Bogiem, który ma dla nas cierpliwość, który codziennie chce przychodzić i uformować nas, tak jak garncarz formuje naczynie. Panie, ty codziennie chcesz
do nas przychodzić. Dziękujemy Ci za to. Amen. Przeczytajmy od pierwszego wersa, siódmy rozdział przypowieści Salomona. Strzeż, mój synu, tego, co ci mówię. Ceń jak skarb moje przykazania. Przestrzegaj ich, abyś żył szczęśliwie. Strzeż moich nauk jak źrenicy oka. Przywiąż je sobie do palców u ręki, wypisz je na tablicy swego serca. Wyznaj mądrości, ty jesteś moją siostrą, a rozum nazwij swoim krewnym. Aby cię strzegły przed obcą kobietą, przed nieznajomą, która nęci gładką mową. Wyglądałem raz z okna mojego domu, wychyliłem się z lekka przez kratę i co widzę wśród prostych? Co między chłopcami? Młodzieńca bez rozumu szedł ulicą niedaleko jej mieszkania. Zboczył na drogę wiodącą do jej domu. Zmierzch zapadł, dzień miał się ku końcowi. Noc powoli pogrążała wszystko w mroku. Wtedy właśnie spotkała go ona, skąpy strój i plan skryty w sercu. Podniecona, gorąca, niespokojna, nic nie mogło zatrzymać jej w domu. Wyszła na ulicach, na placach, czeka na każdym niemal rogu. I chciałbym teraz tutaj się w tym momencie jeszcze zatrzymać, dlatego że chciałbym, żebyśmy te fragmenty czytali dosłownie, ale też żebyśmy rozumieli, że ja przynajmniej tak to rozumiem, że niektóre z nich są pisane też trochę jako taki obraz. I ten 12 werset, jak się nad tym zastanowimy, gdzie czytamy, że ta kobieta wyszła i na ulicach, na placach czeka na każdym niemal rogu, to tak się zastanawiam, czy to jest możliwe dla człowieka, żeby jeden człowiek mógł czekać na każdym niemal rogu, na placach, na ulicach. Czy to też nie jest przenośnia głębsza? Że jakby mówi ogólnie też o grzechu, o pokusie. Od 13 wersetu dalej możemy czytać. W końcu chwyta go, całuje i lubieżnie namawia. Mam posiłek z dziękczynnej ofiary. Dzisiaj właśnie spełniłam swe śluby. Dlatego wyszłam, aby cię tu spotkać. Szukałam i wreszcie znalazłam. Zasłałam łóżko pięknymi kobiercami, barwnym płótnem sprowadzonym z Egiptu. Pokropiłam nasze posłanie mirrą, aloesem, wonnym cynamonem. Chodź i pijmy pieszczoty do rana, nacieszmy się naszymi ciałami. Mego męża nie ma dzisiaj w domu, wyjechał, jest daleko, w dalekiej podróży. Zabrał z sobą sakiewkę z pieniędzmi, ma powrócić dopiero w dniu nowiu. Tak uwiodła go licznymi namowami, przekonała gładkością swych warg. I jak ciele na rzeź poszedł za nią. Dał się złapać głupiec na jej sznur. W końcu strzała ugodzi go w wątrobę. Jest jak ptak, który śpieszy prosto w sidła, nieświadom, że przybliża swoją śmierć. Teraz więc posłuchajcie mnie, synowie, rozważcie to, co chcę wam powiedzieć. Niech żaden z was nie zbacza na jej drogę. Niech się trzyma z dala od jej ścieżek. Gdyż wielu przyprawiła o upadek i liczni są mężczyźni przez nią ścięci. Jej sypialnia to droga do grobu, to ścieżka wprost do komnat śmierci. I przyznacie mi, że jest to fragment, który ja tak jakby nie pasuje mi trochę do całej Biblii. W sensie bardziej pasowałby mi do takiego, wiecie, jakiejś telenoweli czy jakiegoś filmu hollywoodzkiego, ale ewidentnie jest to fragment, który jest zapisany w Biblii. I co więcej, Salomon robi taki długi wstęp w tym fragmencie. Wersety pierwsze siódmego rozdziału tak dość mocno do nas mówią, że mamy wyznać mądrości, że mamy się skupić na tym, żeby strzec tego, co mówi tutaj Salomon. I tak patrząc na te fragmenty
ewidentnie mogę powiedzieć, że było to coś, co było ważne dla Salomona i co chciał przekazać swoim synom, tak? Czy tym, którzy to będą czytali. I to mówi i na początku, i mówi to na końcu. Posłuchajcie mnie, synowie, rozważcie, co chcę wam powiedzieć. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że opisana tutaj historia młodzieńca, jak tutaj Salomon pisze, młodzieńca bez rozumu, jest według mnie dosyć uniwersalną, nie tylko dotyczącą kwestii relacji damsko-męskich, czy zdrady, czy cudzołóstwa, czy jakbyśmy to nazwali, ale dotyczy ona w mojej ocenie ogólnie pokusy. I tutaj ten werset, który 25 mówi: niech żaden z was nie zbacza na jej drogę, niech się trzyma z dala od jej ścieżek. Możemy czytać, jak wskazanie nie tylko dla trzymania się z daleka od kobiet rozwiązłych, ale możemy go przenieść też na inne sfery naszego życia. Nie wiem, czy zauważyliście 10 przykazań, które nadał Pan Bóg Izraelowi, Mojżeszowi, które przekazał. 10 przykazań. Dwa z nich dotyczą cudzołóstwa i pożądania żony bliźniego swego. Nie wiem, czy to zauważyliście. Aż 2 przykazania na 10. Jest oczywiście o kradzieży. Jest o tym, żeby szanować rodziców. I to też są ważne rzeczy, nie? Ale aż w 2 miejscach Pan Bóg kładzie nacisk na to, żeby nie cudzołożyć, to jest jedno, a drugie, żeby nie pożądać żony bliźniego swego. I dlatego jakby tym obrazem chciałbym się dzisiaj posługiwać, dlatego że on jest, wydaje mi się, najbardziej wyraźny, najbardziej przemawia, myślę, do naszego życia, bo wielu z nas jest się w stanie z tym utożsamić. Mamy żony, mamy rodziny. I jest to też obraz, który, myślę, najbardziej przemawia do naszego umysłu, do naszego serca. Dlatego, że sam Pan Bóg, kiedy mówi o relacji człowieka z Bogiem, to często posługuje się obrazem oblubieńca i oblubienicy. Często posługuje się obrazem, czy to, jak czytamy Księgę Ozeasza, zdradzonego, czy no, w wielu miejscach Biblii możemy czytać w ten sposób. Możemy czytać porównanie właśnie relacji Boga i człowieka do relacji męża i żony w małżeństwie. Chciałbym, żebyśmy jeszcze przeczytali, sporo będę dzisiaj czytał, ale mam nadzieję, że dacie radę. Wcześniejszy fragment, w rozdziale 6, od wersetu 24.
To wszystko ochroni cię od niewiernej kobiety, od pokus cudzej żony. Nie pragnij w głębi serca jej urody, oprzyj się trzepotaniu jej powiek. Bo gdy kobieta nierządna odda się za obiad, cuda żona może kosztować życie. Czy da się zgarnąć do zanadrza ogień i nie spalić przy tym odzienia? Czy można chodzić po żarze, a nie poparzyć sobie stóp? Podobnie jest z tym, kto zachodzi do żony bliźniego. Nikt, kto jej dotyka, nie ujdzie bez kary. Czy nie gardzą złodziejem za kradzież, choćby dopuścił się je, będąc głodny? Gdy go złapią, musi oddać po siedmiokroć. Czasem traci wszystko, co posiada. Temu jednak, kto tu założy, brak rozumu. Niech to robi, jeśli szuka swojej zguby. Dorobi się sińców i niesławy, a swej hańby już nie wymarzy. Zazdrość bowiem podsyci gniew męża, nie będzie pobłażał w dniu zemsty. Nie przejedna go żaden okup, nie zechce, nic nie zechce, choćbyś mnożył prezenty. I tu właśnie też czytamy o tym, że teraz jakby skupię się trochę na właśnie tej małżeńskiej relacji. Bo myślę, że Pan Bóg też dlatego nakładzie nacisk w przykazaniach na to, żeby nie cudzołożyć i żeby nie pożądać żony bliźniego swego, że takie postępowanie niszczy nie tylko osobę, która dopuszcza się cudzołóstwa, ale ma wpływ na, może otoczenie to jest zbyt ogólne słowo, na rodziny. Na rodziny ma wpływ, dlatego że jeżeli jakiś mężczyzna cudzołoży z inną kobietą, nie swoją żoną, to niszczy to i to małżeństwo tego mężczyzny, i całą ich rodzinę, i niszczy to i małżeństwo tej kobiety, i całą tą rodzinę. I w Pieśniach nad Pieśniami, w 4 rozdziale jest też taki fragment, w 12 wersecie, moja najmilsza panna młoda jest jak ogród zamknięty, jak zdrój zaryglowany, jak opieczętowane źródło. Który mówi właśnie też o tym, jaką troską powinniśmy otaczać swoje siebie, ale też swoich małżonków, że powinien to być ogród ogrodzony. I w naszych czasach może już inaczej myślimy, ale w czasach, kiedy pisał to Salomon, w ogóle przez wieki, małżeństwo, dom, rodzina była w bardzo dużym poszanowaniu. I jakiekolwiek próby wejścia czy zabrania temu tej rodzinie czegoś, tak jak tutaj czytaliśmy, może wzburzała, tutaj czytamy o mężu, tak? Że nie będzie pobłażał w dniu zemsty i nie przekupimy go, nie uda się tego załagodzić, choćbyśmy jakiekolwiek prezenty mnożyli, to nie da się tego tak łatwo wymazać. Dlatego, że Pan Bóg bardzo sobie ceni relacje męża i żony i zdaje sobie sprawę z tego, jak ona jest istotna. Jak ta komórka, ta rodzina jest, jaka ona jest istotna. I tak myślę, że w związku z tym możemy sobie jasno powiedzieć, komu zależy na pisaniu scenariuszy takich, jakich czytaliśmy w tym 7 rozdziale. Komu zależy na pisaniu takich właśnie scenariuszy? Przeciwnikowi zależy na napisaniu takich scenariuszy. Diabeł, szatan jest kłamcą, diabeł jest oszustem i on jest architektem nawet takich scenariuszy. To nawet nie, że jemu, no dobra, no to niech tam sobie idzie. On zrobi, myślę, wszystko, żeby zaplanować, żeby zaprojektować takie
właśnie scenariusze w życiu każdego z nas. I każdy z nas, myślę, każdy z nas ma jakieś słabości. Każdy z nas ma jakieś pokusy. Każdy z nas spotyka się z różnymi sytuacjami w naszym życiu. I przeciwnik bardzo lubi to wykorzystywać. Lubi to wykorzystywać oczywiście na swoją korzyść. W związku z tym, jeżeli będziemy mieli taką możliwość, tak jak ten młodzieniec, żeby pójść na miasto i chodzić uliczkami, które właśnie prowadzą, nazwijmy to, złe miejsca, to diabeł to bardzo skrupulatnie wykorzysta. Też przy powieściach Salomona w 5 rozdziale jest podobny fragment, troszkę bardziej pozytywny. Od 3 wersetu 5 rozdział w przypowieści Salomona. Owszem, obca kobieta ma na wargach miód, a jej podniebienie gładsze niż oliwa. Jednak potem jest gorzka jak piołun i ostra jak obosieczny miecz. Stąpa ona prosto ku śmierci, zdąża wprost do świata umarłych. Nie chce kroczyć prostą ścieżką życia, nawet nie wie, jak zgubne są jej szlaki. Teraz więc posłuchajcie, synowie, nie lekceważcie mojej przestrogi. I werset 8 chciałem tak, żeby wybrzmiał. Trzymajcie się od niej z daleka. Nie podchodźcie do wejścia jej domu. Co to znaczy, że nie jesteśmy takimi baranami prowadzonymi i gnanymi gdzieś w jakieś miejsce, ale mamy wpływ na to, co robimy. Mamy wpływ naszymi decyzjami. Możemy albo trzymać się z daleka i nie podchodzić do wejścia jej domu, albo nie. I konsekwencje będą albo takie, albo zupełnie przeciwne. Bo inni pozbawią was sławy, okrutni ludzie zmarnują wam lata, waszym mieniem nasycą się obcy, a wasz trud skończy w cudzym domu. Będziecie narzekać u kresu życia, gdy przeminie młodość z jej wigorem. Jak mogłem nie trzymać się karności, jak mogłem odrzucać przestrogę, jak mogłem nie słuchać wychowawców, lekceważyć głos nauczycieli. Chwila i wpadłem w nieszczęście ze strony zgromadzenia i rady. I czytamy tutaj w tym fragmencie, który Salomon pisze. Oczywiście ja chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli, bo to tak brzmi trochę, jakbyśmy wszystko na kobietę nakładali, tak? Że to obca kobieta, nieżonna kobieta. Nie zrozumcie mnie tutaj źle, że ja mówię o kobietach. Ja myślę, że nie musimy sobie jakoś tego tłumaczyć, tak? Że to dotyczy nas wszystkich, tak? Że to dotyczy i mężczyzn, którzy mają się pilnować, i kobiet, które się mają pilnować. I to dotyczy nie tylko grzechu cudzołóstwa czy jakiegokolwiek takiego seksualnego, ale dotyczy, myślę, większości pokus i grzechów. I Salomon pisze tutaj w 3 wersecie, że obca kobieta ma na wargach miód, a jednak potem jest gorzka jak piołun. I to jest dosłownie opis grzechu. Jeżeli, a myślę, że większość z nas pokutowała w naszym życiu, to wiemy, że jest taka refleksja, która nam mówi, że wydawało się to na początku ciekawe, okej. Wszyscy tak robią, nie wiem, koledzy będą, różne rzeczy, bo to różnych rzeczy może dotyczyć. Ale potem jednak okazało się, że to nie było takie fajne, jakie się wydawało. Że te jakieś wyjścia z kolegami na piwo skończyły się alkoholizmem. Że
to lekkie wydawanie pieniędzy na jakieś przyjemności skończyło się po prostu biedą. Że, no i tak mógłbym wymieniać, tak? Że grzech na początku ma na wargach miód, a podniebienie jest gładsze niż oliwa. I szatan podaje nam w taki sposób pokusę, że ona jest po prostu cudowna jest. I znowu przenosząc to na grunt małżeński, może nam powiedzieć, jak to kiepskie jest, jaka to kiepska jest ta twoja żona, czy ten twój mąż, a popatrz na tamtą, czy na tamtego, nie? I to różne sytuacje, myślę, że kto jest w małżeństwie, to pewnie wie, że zazwyczaj to szatan wykorzysta takie sytuacje, że na przykład coś ktoś zrobił nie tak, jak trzeba. No, nie chcę już jakichś przykładów tu podawać, ale nie wiem, nieposprzątane jest, albo zimno w domu, albo gdzieś dzieci się potłukły, a miałem pilnować. No, różne sytuacje są, tak? I szatan ten moment dokładnie wykorzysta, żeby nam pokazać tą piękną krainę, którą wymaluje, pokusy. Jakikolwiek, jakakolwiek to może być sytuacja. Ale to myślę, że też nieraz się przekonaliśmy, że okazuje się, że to nie jest taki różowy, jakby się wydawało. Że to jest tylko sztuczka i podstęp diabła, żeby nas złapać w pułapkę. I później, żebyśmy tego nie tylko żałowali, ale żebyśmy stracili więcej niż przypuszczaliśmy. Bo ten piąty rozdział, który teraz czytaliśmy, mówi, że będziemy narzekać u kresu dni, gdy przeminie młodość z jej wigorem. Wcześniej czytaliśmy, że może to jest niezbyt piękna perspektywa, porównanie, ale czytaliśmy, że kobieta nierządna odda się za obiad, tak? Czyli jakby no jest to jakiś tam jakby cena, że tak powiem, ale cudza żona może kosztować życie i że życie w wielu jego aspektach, czy to rodziny, czy majątku, czy no, czytaliśmy to. Jaka jest recepta, żeby to, co mamy, żeby nie poszło na marne, żeby nie było stracone, żeby nie dać się złapać w tą pułapkę. Od 15 wersetu tego 5 rozdziału czytamy: pij wodę z własnej cysterny, świeżą wodę ze swojej studni. Czy twoje źródła mają wylewać się na ulicę, a strumienie wody na place? Niech do ciebie samego należą, a nie do obcych wraz z tobą. Niech będzie błogosławiony twój zdrój. Ciesz się żoną poślubioną w młodości. Rozkoszną jak łania, wdzięczną jak gazela. Upajaj się, pieszcząc jej piersi, bądź zawsze pijany jej miłością. Dlaczego masz pocieszać się obcą? Obejmować łono cudzej, mój synu. I też używamy obrazu małżeństwa, czyli jakby kluczem do tego, żeby diabeł nie miał tak łatwo skusić męża obcą żoną, czy to żony obcym mężem, jest to, żeby się własną żoną, własnym mężem rozkoszować. Żeby doceniać to, co mamy, a nie szukać jakichś substytutów, tak? Jakichś zamienników, które wydawać się mogą lepsze. I myślę, że nawet diabeł może być nawet zadowolony i z tego,
że po prostu będziemy tracili energię na to. Nawet Jego może niekoniecznie interesować to, żebyśmy cudzołożyli, tak? Żebyśmy odeszli od swojej żony czy męża, żebyśmy poszli gdzieś i zrobili już to ostateczny krok. Jego, myślę, może nawet całkiem satysfakcjonować to, że po prostu będziemy tracili na to energię. Że będziemy dudrać swojemu mężowi czy swojej żonie, jaki to mamy my oczekiwania i co byśmy chcieli, żeby on czy ona zrobili, a będziemy się wpatrywać, czy pokazywać nawet przykłady, czy w jakiś sposób inny, szukać, rozglądać się za tymi innymi, tak? Za tym inną żoną czy innym mężem, który według nas robi to lepiej. Ale myślę, że nie muszę mówić, że oczywiście znajdziemy kogoś, kto lepiej gotuje, tak? Jakąś żonę znajdziemy, która lepiej gotuje, ale niekoniecznie musi też dobrze zajmować się dziećmi, domem, być dla nas dobrym rozmówcą, wspierać nas i tak dalej. Tak? Możemy, na pewno znajdziemy sobie lepszych fachowców w jakiejś jednej dziedzinie i to jest na pewno do zrobienia. Tak? I diabeł też pewnie to będzie wykorzystywał. Ale ja myślę, że ci mężowie i te żony, które mamy, to jest właśnie to, co Pan Bóg nam dał. To najlepsze. I to jest to, co czym my mamy się cieszyć. I tak samo myślę, że on podchodzi do nas, jako do swoich dzieci, jako do swojej ulubienicy, że też powinniśmy przynajmniej tak myślę, że podchodzi do tego, że jest to ta relacja, która zawiązała się w młodości naszej, tak? Którą my sobie cenimy, ona jest pierwsza, ona jest właściwa, taki jest plan Pana Boga dla nas. I powiem wam, że 14 prawie lat temu na tym miejscu pobieraliśmy się z moją żoną i pamiętam, brat Michał miał wtedy usługę na naszym ślubie i pamiętam, że mówił o rozwodach. I no, nie wiem, no wiecie, niewiele pamiętam z kazania, to pamiętam, także widocznie wiedział, co robi. I też duże wrażenie zrobiło to, takie negatywne, co prawda, ale zaraz do tego wrócę, na niektórych z gości naszego wesela, czy rodzinie, czy tam jak rozmawialiśmy później, bo mówią na weselu o rozwodach. I to jeszcze, wiecie, tak, w taki sposób mocny, nie? Jak ktoś pamięta pastora Michała, to on miał tematy, w których potrafił tak z grubej rury, nie? I on mówi, że 50% małżeństw chrześcijańskich się rozwodzi. I wybaczcie, że taką dygresję zrobię, ale chciałbym, później jakby powiem, do czego zmierzam, chciałbym zerknąć właśnie na statystyki rozwodów. I bardzo was proszę, że jak wrócicie do domu i ktoś was zapyta, o czym było dzisiaj słowo, żebyście nie powiedzieli, że o rozwodach. To jest narzędzie, którego tak trochę chciałem użyć, bo ono jakby, jak zobaczycie, ono bardzo ładnie pokazuje to, o czym pisze Salomon. I można sobie sprawdzić, żeby ktoś mnie nie posądził o jakieś manipulacje danymi, bo korzystałem z danych GUS-u w Polsce. I dane GUS-u mówią, że w 1950 roku, czyli 70 lat temu w Polsce było 11 tysięcy rozwodów. Już 50 lat później, czyli w 2000 roku, rozwodów było około 43 tysiące. W 2017 roku natomiast było to 65 tysięcy. I akurat z tego jeszcze nie chcę wyciągać jakichś pochopnych wniosków, bo wiecie, jakby analiza takich statystycznych danych może nas, każdy może sobie to na swój sposób wykorzystać. I to jakby niewiele nam mówi, myślę, jeżeli tego nie zestawimy z innymi informacjami. I to też nie mówi nam wiele o tym, jaka jest jakość małżeństwa. W żaden sposób nie świadczy to o tym, że małżeństwa w roku 1950 były lepsze czy gorsze niż te, które są w roku 2017 czy 2020, tak? No dlatego, że nie możemy rozwodami tego w jakikolwiek sposób zmierzyć.
I może być tak, że pomimo tego, że w dzisiejszych czasach mamy więcej rozwodów, to dzisiejsze małżeństwa są jednak lepszymi małżeństwami. I ja nie wiem, czy... bo ja nie mam porównania jakiegoś specjalnego, bo nie byłem w małżeństwie w tamtych latach i teraz, ale jak tak patrzę na to zupełnie gdzieś tam z perspektywy, to myślę, że dzisiejsze małżeństwa mogą być nawet lepszymi małżeństwami niż było kiedyś, bo ludzie mają dostęp do wiedzy, są książki, są poradnictwa. Wcześniej na co mogły liczyć małżeństwa? Na to, że mają mądrą rodzinę, tak? Że ich rodzina jest na tyle mądra, że pomoże im rozwiązywać konflikty albo da im dobry przykład, dobry wzór. Na to mogli liczyć kiedyś. Teraz, nie wiem, no to jest taki roboczy wniosek, także tutaj nie trzymajcie mnie za słowo. Także tak mówię, mogą być na małżeństwa w dzisiejszych czasach silniejsze, a rozwodów może być więcej, dlatego że nasz przeciwnik, szatan, on też się dozbraja i może być tak, że on po prostu większe działa wyciąga, bo z drugiej strony popatrzcie, jak bardzo rozrosły się możliwości pokus w dzisiejszych czasach. I choćby nawet to, że słyszymy o tym, że tam jest drugie, trzecie, czwarte małżeństwo, no to też jest jakimś tam... Okej. Wracając do tych danych. Wiemy, że ta ilość rozwodów wzrasta, ale między rokiem 2007 a 2017, czyli w ciągu ostatnich około 10 lat, przynajmniej do tyle mamy dane o rozwodach, to właściwie nie zmieniło się to, bo w 2007 66 tysięcy rozwodów, w 2017 65, także nawet delikatnie spadło. Niemniej jednak zmniejszyła się ilość nowo zawieranych małżeństw. Czyli ludzie po prostu, mniej ludzi się żeni, tak? Czyli generalnie procentowo i tak nie możemy powiedzieć, że... No, okej. Prawie 3 razy częściej rozwodzą się mieszkańcy miast niż osoby mieszkające na wsi. Dużą grupę wśród rozwodzących się stanowią bardzo młodzi małżonkowie. Pamiętacie tego młodego młodzieńca, tak? Bez rozumu, jak to powiedział Salomon. Ja teraz też oczywiście nie twierdzę, że każdy, kto jest młody, jest skazany na to, żeby bez mądrości i na rozwód i tak dalej, ale statystyki pokazują, że w 2015 roku 45% z tych, którzy się rozwiedli, mężczyzn, to byli panowie, którzy mieli poniżej 24 roku życia, a 66% z tych kobiet to były panie poniżej 24 roku życia. I to nam też pokazuje, że naprawdę mądrość jest potrzebna. Jest potrzebna mądrość także w kwestii utrzymania małżeństwa. Dlatego, że statystyki też pokazują już teraz, statystyki ze Stanów Zjednoczonych, tutaj posiłkuję się danymi przygotowanymi przez jakąś kancelarię prawną, która się specjalizowała w temacie, i to są dane statystyczne, że 48 małżeństw, które poniżej 18 roku życia są zawierane, czyli połowa tych małżeństw w ciągu 10 lat się rozwodzi. A tylko 25% małżeństw, które są zawierane po 25 roku życia, tak? Czyli jakby można wysnuć z tego wniosek, że czekając z małżeństwem do 25 roku życia obniżam prawdopodobieństwo rozwodu o przynajmniej połowę. To jest... To są generalnie trudne dane, także ja może nie będę się jakoś za bardzo rozwodził nad tym. Ale na jedną rzecz chciałem jeszcze zwrócić uwagę. Że statystyka pokazuje niesamowitą różnicę między zawodami, które wykonują osoby rozwodzące się. I wśród tych najczęściej rozwodzących się osób są tancerze, są barmani,
są tacy, nie wiem, co to się nazywa, masażyści, terapeuci, tak? Czyli osoby, które mają bliski kontakt z kimś, kto jakby niekoniecznie jest ich żoną, mężem, tak? Czy kimś bliskim, tak? To jakby zmniejsza się ta granica, taka naturalna dla nas, nie? Bo jakby w tańcu, czy w masażu, czy w takich... A znowu na tym szarym końcu, i to jakby taki jest taka przepaść jest, że wśród tancerzy 43% jest jakby ten odsetek rozwodów, czy tam około 40 wśród tych, które wymieniłem. A druga strona jest taka, że czy to jacyś tam, wiecie, lekarze, którzy są na dystans, czy farmerzy, którzy gdzieś tam sobie mieszkają troszeczkę bardziej odseparowani, no to te 40%, a tu mamy rząd wielkości 6-5. Taka jest różnica. I do czego zmierzam? Po co w ogóle to mówię? Zmierzam do tego, bo jak czytaliśmy tutaj w 5 rozdziale, Salomon zachęcał nas, trzymajcie się od niej z daleka, nie podchodźcie do wejścia do jej domu. Także to nie są tylko i wyłącznie, nie możemy powiedzieć, że to są tylko i wyłącznie jakieś tam, wiecie, no, tam pisali sobie, bo kiedyś mieli takie luźne obyczaje i tak dalej. Możemy ewidentnie dowieść na dzisiejszych danych, w dzisiejszych czasach, 3000 lat później, że to, co napisał Salomon, to jest prawda. I to do teraz jest aktualne, że jeżeli pozwolimy sobie na wchodzenie na takie ścieżki, które wiemy, że są niepewne, że są blisko grzechu, blisko pokusy, to diabeł ma już nad nami przewagę, bo on jest specem od tego. I naszą strategią powinno być właśnie unikanie takich sytuacji. Kiedyś pamiętam, w ogóle jeszcze wiem, mam tutaj napisane, że to jest akurat statystyki ze Stanów, ale że kler, tak, czyli osoby duchowne, to jest ten szary koniec, czyli 5-6%, tak? Ale jednak, nie? 5-6% rozwodów. I pamiętam, jak kiedyś byliśmy na szkoleniu z poradnictwa chrześcijańskiego i osoba, która to prowadziła, mówiła, że bardzo niebezpieczne jest też wchodzenie nawet osobie duchownej, czy osobie, która jest osobą radzącą, w takie relacje damsko-męskie, tak? Że powiedzmy w samotności, tak? Bo to oczywiście, powiecie, poradnictwo, to jest no oczywiście jakieś tam prywatność jest, że jest mężczyzna, jako na przykład czy pastor, czy duchowny, czy jakiś doradca i kobieta. I wielu pastorów nawet, kleryków, na tym się przejechało, że tak powiem w cudzysłowie. I chciałbym, żebyśmy na koniec jeszcze przeczytali jeden fragment z Kaznodziei Salomona z 7 rozdziału i werset 26. 7 rozdział Kaznodziei Salomona, werset 26. Oto co odkrywam. Bardziej gorzką niż śmierć jest kobieta, której serce jest pułapką i siecią, a ręce więzami. I teraz co chciałem podkreślić. Człowiek miły Bogu zdoła się jej wyślizgnąć, ale grzesznik wpadnie w jej sidła. Chciałem was zachęcić, żebyście, jeżeli oczywiście w jakiś sposób Duch Święty przez to słowo mówi do was, żebyście prześledzili na spokojnie sobie te fragmenty, żebyście pomyśleli nad tym, w jaki sposób to do naszego życia mówi, żebyśmy to potrafili przełożyć na nasz grunt. Dlatego, że ja wiem, że nie każdy z nas ma nawet zagrożenie zdrady swojej żony czy swojego męża, no bo nie wszyscy jesteśmy w małżeństwie. Nie każdy, tak samo jak nie każdy z nas ma jakieś możliwość popełnienia innych grzechów, tak? Bo nie zawsze są takie
Niektóre grzechy są takie bardzo specjalistyczne, tak? Tak jak na przykład zdrada swojego męża i żony. Tak? Trzeba mieć męża i żonę, żeby była taka możliwość. Ale tak jak mówiłem na początku, chciałbym, żebyśmy patrzyli na to słowo, na te ostrzeżenia króla Salomona jako na uniwersalną prawdę dla naszego życia. Uniwersalną prawdę w każdej dziedzinie naszego życia, w której wiemy, że diabeł próbuje nas atakować i w której on zachęca nas do wejścia na ścieżkę, która prowadzi do grzechu. I nawet, tak jak mówiłem, nawet nie musimy mieć od razu świadomości, to ja się będę trzymał z daleka od tego, ale tak w sumie z drugiej strony, no to dobra, siądę sobie z wami, tak? Albo wiecie, to są bardzo czasami takie gładkie, że tak powiem, przejścia. I to też już nieraz tutaj słyszeliśmy nawet na dniach opamiętania, tak? Że ktoś zaczął od jednego piwa, to jest taki, może wybaczcie, że taki przykład, ale bardzo to często słyszeliśmy, a skończyło się na tym, że był w ciągu przez ileś tam, tak? I nie był w stanie przestać pić. I zniszczyło to jego życie i stracił rodzinę, stracił żonę, stracił kontakt z dziećmi, a zaczęło się bardzo delikatnie, nie? I do tego was chciałem zachęcić, bo dlatego, że dla mnie to jest... Dla mnie to jest swego rodzaju, może nie wiem, czy odkrycie to jest dobre słowo, ale jest to takie potrząśnięcie. Jak ważne jest to, żebyśmy pilnowali swoich decyzji, jak ważne jest to, żebyśmy myśleli nad tym, co robimy, jak ważne jest to, żebyśmy mądrze dobierali drogi, żebyśmy słuchali tych, którzy są wokół nas, tych, którzy są może bardziej doświadczeni, którzy są mądrzejsi, którzy już coś przeszli. Przede wszystkim, żebyśmy słuchali Ducha Świętego, dlatego że to On jest naszym przewodnikiem. On jest tym, który doskonale zna sytuację naszego życia i to wszystkie sytuacje naszego życia, nawet te, o których nie wiedzą nasi bliscy. On dobrze zna nas i na tyle, na ile Jemu pozwolimy na to, On chce dać nam zwycięstwo nad naszymi słabościami. Dać nam zwycięstwo nad pokusami. On chce nas wesprzeć w tym, żebyśmy potrafili odpędzić przeciwnika, który jest sprytny i który z jednej strategii, która nie działa, przechodzi do innej, którą będzie próbował na nas. I żebyśmy my też byli mądrzy i potrafili się wsłuchać w ten wewnętrzny głos, który nam mówi nie, to jest niebezpieczne. Zostań w domu. Dlatego, że od tego zależy nie tylko nasze życie tutaj na ziemi, nasze relacje z żoną, nasze relacje z rodziną, czy jakiekolwiek spełnienie, tak, że mogę powiedzieć w tym, jak to tutaj było napisane, u kresu życia, że okej, udało mi się przetrwać. Nie tylko to od tego zależy, ale od tego zależy też wieczność, nasza relacja z Bogiem, dlatego że Jego też możemy zdradzić. Chcemy pochylić nasze głowy. Ojcze kochany, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za to, że zostawiłeś je nam, że możemy je studiować, że możemy czytać, że możemy się korygować, Panie, że Ty nas korygujesz przez swojego Ducha też. Dziękujemy Ci za to, że Ty wskazujesz nam na sfery naszego życia, które sami próbujemy sobie pilnować, sami próbujemy dla siebie je zachować. Nie dajemy Tobie dostępu do nich. Tak chcemy Cię, Ojcze, prosić o mądrość, Panie Boże, żebyśmy wsłuchali się w Twoje przestrogi, żebyś dał nam zwycięstwo nad pokusami, żeby diabeł przeciwnik, który próbuje atakować nasze życie, który próbuje podstawiać nam coraz to bardziej atrakcyjne
rzeczy, którymi chce nas skusić i odciągnąć od Ciebie i wpędzić w pułapkę, żeby On nie zwyciężył, Ojcze, żebyśmy byli zwycięzcy w Tobie, Panie Jezu. Tak prosimy Cię o to. Ja dziękuję Ci za to, że Ty pokonałeś diabła szatana, że on nie ma władzy nad nami, ale w Tobie, Panie Boże. W Tobie, w Twoim duchu, Panie Boże, jesteśmy bezpieczni. Dziękujemy Ci za ten dzisiejszy czas. Dziękujemy Ci za czas uwielbienia. Dziękujemy Ci za to, że Ty mówisz do nas. Dziękujemy Ci za to, kim jesteś dla nas, Ojcze. Jak bardzo nas ukochałeś. Jak bardzo Tobie zależy na tym, żebyśmy się opowiedzieli za tym scenariuszem, który Ty piszesz, a nie za tym, który podstawia przeciwnik. Dlatego, że ten scenariusz jest najlepszy dla naszego życia, Ojcze. Dziękuję Ci za to, kochany Panie Boże, że Ty napisałeś najlepszy scenariusz dla naszego życia. Dziękujemy Ci za to, Ojcze kochany. Tobie oddajemy chwałę i cześć i uwielbienie. Amen.